Pół metra pamiętamy w kwalifikacjach. Dzisiaj 103,5 tylko, bardzo słabo, ale proszę zobaczyć. 140 metrów potrzebuje Kamil, by walczyć ze Stefanem Kraftem. No i teraz jeszcze kawałek. Nie ma tej odległości. Przegra Kamil Stoch ze Stefanem Kraftem tę walkę. Rozmawialiśmy na górze. Kamil mówi, że czuje się dobrze, chociaż teraz czyżby coś zabolało z nogą? Złapał się Kamil za lewą nogę. 129 metrów Kamila, dodanych 6,5 punktu. Noty od 17 do 18,5 punktu, a więc także dość spora rozbieżność ocen wśród sędziów. Patrzę teraz na tych lucky loserów. Marinus Kraus 129 metrów, a więc identyczna odległość jak Kamil Stoch. Marinus Kraus otwiera listę lucky loserów, a jest na trzecim miejscu, jak na razie w klasyfikacji całej pierwszej serii konkursowej. Oczywiście Stefan Kraft w tym momencie obejmuje prowadzenie. Kamil Stoch jest na piątym miejscu i jest na drugim miejscu na liście lucky loserów. No, z ogromnymi szansami.